Cześć, tu Michał Kędzierski, psycholog dziecięcy. Witam Cię bardzo serdecznie na kanale Akademia Wychowania. W komentarzach pod jednym z ostatnich odcinków bardzo prosiliście mnie, żebym nagrał właśnie taki odcinek, gdzie rozwinę wątek, powiem trochę więcej na temat tego, dlaczego dla dziecka uwaga negatywna jest tak naprawdę nagrodą. Jaki tutaj mechanizm psychologiczny za to odpowiada? Skąd to się w ogóle wzięło? Przecież to jest dla osób dorosłych nielogiczne czy też nieintuicyjne. No bo przecież my dorośli mamy całkiem inaczej. Tak? Kiedy my jesteśmy w jakiejś takiej sytuacji, no, gdzie jesteśmy w centrum uwagi. Uwaga skupia się właśnie na nas, ale jest nieprzyjemnie, jest nerwowa atmosfera, dostajemy od kogoś ochrzan, jest jakiś konflikt. To jest sytuacja, której my nie chcemy powtarzać. My raczej chcemy to jak najszybciej rozwiązać, czy po prostu z tej sytuacji uciec. Mimo bycia w centrum uwagi, nas to w żaden sposób nie kręci, nas to nie jara, nie chcemy tam być. No a dzieci działają inaczej. Przez to, że ich mózgi działają inaczej niż mózgi osób dorosłych, tak? One nie są jeszcze tak dojrzałe. Dzieci inaczej postrzegają rzeczywistość. W sposób taki bardziej, powiedziałbym, konkretny, a mniej abstrakcyjny niż osoby dorosłe. Efekt jest taki, że dla dziecka właśnie bycie w centrum uwagi negatywnej, czyli na przykład ono coś przeskrobie, tak, zrobi coś źle, złamie jakiś zakaz, który rodzice dali i ci rodzice przychodzą i dają mu ochrzan, tak, robią mu po prostu burę. To dziecko oczywiście przejawia przy tym też jakieś negatywne emocje, ale paradoksalnie efekt jest taki, że ono będzie dążyło do tego, żeby tą sytuację powtarzać, bo odbierze to jako nagrodę. Wiem, że to jest zawiłe. Chodzi o to, że tak naprawdę to są pewne uwarunkowania ewolucyjne, które za chwilę wytłumaczę. Jego mózg w momencie, kiedy jest w centrum uwagi, jakiejkolwiek, pozytywnej czy negatywnej, po prostu wytwarza mu, nazwijmy to, naturalne narkotyki, tak? On wytwarza dopaminę, endorfiny, jest pobudzony układ nagrody, tak? Więc mimo tutaj, że na zewnątrz jest ciężko, nieprzyjemnie, no to jakby mózg dziecka reaguje tak, że jest jakby spoko, rób wszystko, żeby znowu znaleźć się w takiej sytuacji. Dokładnie coś takiego mu mówi. Jest to i właśnie dlatego wielu rodziców tutaj się na tym, krótko mówiąc, wykłada, tak? Bo takim klasycznym mechanizmem, jak dziecko coś przeskrobie, jest chęć rodzica, żeby wytłumaczyć, dlaczego tak nie wolno, dlaczego zrobiło źle. Próbują właśnie na takim poziomie czysto logicznym, racjonalnym do tego swojego dziecka dotrzeć. A ono jeszcze na to nie jest gotowe. To znaczy, ja tu nie chcę powiedzieć, żeby nie podawać dziecku argumentów czy logicznie czegoś tłumaczyć, bo należy to robić. Ale to jest poniekąd pewien dodatek, bo takie sprawy załatwia się całkiem inaczej. No dziecko jeszcze nie funkcjonuje w tak logiczny sposób i ty możesz je zarzucić argumentami, ono i tak będzie je miało po prostu za nic. Tak? I jak ty zaczniesz, że tak powiem, bardzo dużo gadać do dziecka, powtarzać w kółko to samo, tłumaczyć przez godzinę, no to efekt będzie taki, że odwrotnie od zamierzonego, tak? Że twoje dziecko będzie miało raczej większe tendencje do tego, żeby znowu jakieś tam złe zachowanie powtórzyć, niż żeby je sobie po prostu odpuścić. Dlaczego tak jest? Skąd się to wzięło? Tak jak powiedziałem, to jest kwestia wynikająca w linii prostej z ewolucji. Ja się tutaj posłużę taką analogią, tak jak są ptaki, tak? I jakieś tam pisklaki są w gnieździe i ten, który się drze najgłośniej, dostaje najwięcej robaków od ptasiej mamy i ptasiego taty. Tak? No, ma najwięcej pożywienia, rośnie najsilniejszy, ma większe szanse na to, że przetrwa tak naprawdę w porównaniu ze swoim rodzeństwem, które tych robaków dostanie mniej. Generalnie chodzi o to, że jakby umiejętność przykucia uwagi, zainteresowania rodziców czy też opiekunów jakby w ewolucji, no było czymś jakby niezwykle ważnym, niezwykle istotnym dla przetrwania. I właśnie no, mózgi ewoluowały przez wiele lat i nawet jak dzisiaj mamy czasy, gdzie, że tak powiem, mamy rozwiniętą cywilizację, to już nie jest tak, że jakieś tam rodzeństwo musi po prostu, żeby przetrwać się, tak, jakieś dziecko, żeby przetrwać, musi się tutaj bić o coś ze swoim rodzeństwem. No jasne, że nie. Ale to, że teraz mamy dość specyficzne czasy, jakby nie zmienia faktu, że nasze mózgi przez długie, długie lata ewoluowały i jakby no, pewne zachowania, pewne cechy były wzmacniane. I fizycznie wygląda to w taki sposób, że właśnie mózg dziecka w momencie, kiedy ono przyciągnie tą uwagę, jaka by ona nie była, no tapla się po prostu w tych, jak to nazwałem, naturalnych narkotykach, tak? I dziecko chce to powtarzać. I teraz jeśli rodzic nie ma świadomości tego mechanizmu, tak? I jakby będzie próbował wychować dziecko tylko po prostu robiąc mu jakieś wykłady, bury, cierpliwie godzinami tłumacząc w kółko pewne rzeczy, niestety, ale mimo tutaj jego dobrych intencji, nie ma po prostu szans na to, żeby odnieść sukces. Tak? To dziecku jednym uchem wpada, drugim wypada. Jeżeli ty nie jesteś w stanie jakby wpłynąć na
rzeczywistość, bo tak jak mówiłem, dzieci myślą poprzez konkret, tak? Robię tak, co się zmienia w moim otoczeniu, albo jaką emocję poczuję, czy będzie mi dobrze, czy będzie mi źle. I to jakby warunkuje to, czy dziecko będzie chciało to powtarzać, czy nie, no w jakim kierunku tutaj pójdzie. Że jakby na samym początku rodzic musi zadbać o to, żeby dziecko robiło pewne rzeczy dobre dla niego i dla innych, nie robiło jakichś rzeczy, które są dla niego i dla innych złe. Tak, najpierw musi wyrobić dziecku pewne nawyki, po prostu no, ustanowić jakieś takie zasady, które rządzą w domu i w taki sposób kierować rozwojem dziecka, a dopiero drugim krokiem jest wyrobienie w nim zrozumienia pewnych rzeczy, tak? Dlaczego to jest dobre, to jest złe. Jeżeli tą kolejność ktoś spróbuje pomieszać albo stawia w wychowaniu dziecka tylko i wyłącznie na tłumaczenie mu i na taką czystą logikę, niestety nie ma szans najmniejszych, że to się uda, tak? To po prostu działa, ile byśmy rzeczywistości nie zaklinali, no tak to wygląda. Myślę, że tutaj warto powiedzieć jakby naprawdę jak to jest, a nie polewać tego rodzicielstwa lukrem i tworzyć tak naprawdę jeszcze większego jakiegoś chaosu czy też zamętu. Tak więc jakby pamiętaj o tym, że kiedy twoje dziecko coś tam przeskrobie, no i trzeba pewne zachowania skorygować, jeżeli pójdziesz tylko i wyłącznie w jakiś taki wielogodzinny wykład i jeszcze się emocje pojawią, im większa drama, tym bardziej dziecko, mózg dziecka nagradza stworzenie tej sytuacji, tak, tym większa szansa, że znowu przeskrobie następnego dnia to samo. Jeśli pójdziesz tylko w takie gadanie, a i tak nie wpłyniesz na otoczenie dziecka, na jego zachowanie, tak? Nie przeinaczysz tej sytuacji tak, że ona po prostu będzie nieopłacalna dla dziecka, bo tak należy zrobić, tak? Jak dziecko robi coś niewłaściwego, to na przykład sprawić, żeby jemu się to nie opłacało, żeby po prostu przestało to robić, tak? Albo jakby, jeśli masz tutaj jakieś polecenie dla dziecka, jakąś prośbę, no musisz umieć to wyegzekwować. I wtedy musisz się skupić na tym, żeby ono rzeczywiście zrobiło to, czego ty chcesz, tak? Bo to jest działanie jakby w prawdziwym, realnym świecie, poprzez to się dziecko uczy, tak? Jak tu w ogóle w tym świecie funkcjonować. A jak ty nie będziesz w stanie tego wyegzekwować, tylko poprzestaniesz na gadaniu, tak jak mówię, osiągniesz efekt odwrotny od zamierzonego, no bo tak dziecko będzie w centrum uwagi, jemu się to będzie podobało, więc następnym razem znowu zrobi źle, żeby znowu być w centrum uwagi, tak jak mówię, nawet jak dostaje ochrzan, a nie jest chwalone, jemu się to poniekąd podoba i myślę, że warto to wiedzieć. Jeżeli twoje dziecko ma tendencję do tego, żeby wpadać w histerię, jeśli poniekąd terroryzuje cię przy pomocy histerii, zmusza cię do robienia różnych rzeczy, które niekoniecznie chcesz robić, mam dla ciebie świetną informację. W poniedziałek o godzinie 20 poprowadzę darmowe szkolenie przez internet na żywo, całkowicie za darmo i właśnie opowiem ci od A do Z, jak ja osobiście dziesiątki razy, a tak naprawdę udzielając jakiś porad przez telefon, to setki, pomogłem rodzicom dokładnie taki problem rozwiązać. Dostaniesz pełną instrukcję od A do Z, jak oduczyć dziecko histeryzowania. Jeżeli ten temat Cię interesuje, zapisz się koniecznie na to darmowe szkolenie teraz. Kliknij w link, który znajduje się w opisie tego filmu, tego materiału, albo będzie w pierwszym przypiętym komentarzu. Zarejestruj się, zajmij swoje miejsce, ustaw sobie najlepiej przypomnienie w telefonie, żeby nie zapomnieć i ja bardzo chętnie wytłumaczę Ci, jak to wszystko działa, jak ten problem rozwiązać. I pamiętaj też, to będzie na żywo, będzie czat, więc każdy będzie mógł mi zadać tam dowolne pytanie, na które bardzo oczywiście chętnie odpowiem. Jeżeli podoba Ci się to, co mówię, jeżeli chcesz, żebym kręcił więcej właśnie takich tutaj materiałów na mój kanał na YouTubie dla Ciebie, koniecznie subskrybuj ten kanał, subskrybuj go i kliknij taki mały dzwoneczek, który się tam obok przycisku subskrybuj znajduje. Napisz jakikolwiek komentarz, prześlij to swoim znajomym, udostępnij gdzieś na swoich profilach społecznościowych, wbij łapę w górę. Bardzo mi wtedy pomożesz, dlatego że jeżeli wykonasz wszystkie te czynności, albo przynajmniej jedną, algorytm YouTube'a tak zadziała, że wyświetli ten materiał większej liczbie rodziców, szerszemu gronu osób. Mi oczywiście na tym bardzo zależy. To 5 sekund Twojego czasu, a ja będę tutaj przeszczęśliwy, więc proszę Cię o to, żeby to teraz zrobić. Dzięki za wysłuchanie mnie dzisiaj. Słyszymy się już niebawem. Pozdrawiam Cię, do zobaczenia. Cześć!